Kiedy siedzę za kierownicą, lubię na światłach sobie tak przygazować i obserwuję kątem oka mężczyzn, którzy się strasznie denerwują, silnik uruchamiają po to, żeby się ze mną ścigać. Ideał mężczyzny? Czuły, męski, silny. Ja myślę, że najważniejsze, żeby miał dużo miłości. Z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie mówię Państwu do widzenia. Policji dziękujemy za pomoc w realizacji programu. My spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia. To w końcu policjantom czy policji? Policjant. Ja dziękuję policjantom, a Ty dziękujesz policji. Nie wiem, jak się kokietuje. No, z kimś nadajesz na jednakowych falach i to łączy. Słuchaj, ale ja mam propozycję, to pojedź do strażaków i zapytaj się. No co ci powiem? No nie wiem, jak to się stało. No, wzięli mnie na ręce i tyle. Ja ich nie prosiłam, żeby mnie brali na ręce. O, panowie cię uratowali. Lubię występować w telewizji. 2005 rok, wakacje, pierwszy telefon. I od tego wszystko się zaczęło. Pierwszy program nagrywaliśmy koniec sierpnia. Poszło. Witam Państwa. Agnieszka nigdy wcześniej nie miała do czynienia z dziennikarstwem. Dla niej to wszystko było nowe. Ona z początku uczyła się wszystkiego. Myślę, że ona sobie bardzo dobrze z tym dawała radę. To jest osobą otwartą na ludzi, na kontakty, chętnie się uczy. Myślę, że dzięki temu, że jest otwarta na ludzi, to bardzo dobrze czuje się przed kamerą czy przed obiektywem aparatu fotograficznego. Program zachęcający do spędzania wakacji w sposób bezpieczny. Zapraszam, do zobaczenia. Super, panu. Uwaga. 3, 4. O. Dobra. O! Ja tak się trochę wstydziłam i krępowałam na samym początku, sobie myślę, kurczę, z takimi gwiazdami pewnie przyjdzie stanie sobie tylko i wyłącznie dlatego, że tak wypada, no nie? A okazało się, że na przykład jak rozmawiałam z panem Krzysztofem Cugowskim, on miał większą tremę niż ja. Fajna była sesja tak w ogóle. Ja nie pływam dlatego, żeby zdobywać medale, tylko dlatego, że sprawia mi to wielką radość, że mogę wyjeżdżać na zawody, mogę poznawać mnóstwo ludzi. Mam satysfakcję z tego, że rozwijam się, że mogę dalej dążyć do wyznaczonych celów. W tej chwili już nie pływam wyczynowo, zajęłam się lekkoatletyką. Zawsze chciała być pierwsza. Na przykład jak pani zadała jakieś pytanie, to jeżeli jej nie zapytała, jak podniosła rękę, to sama wstawała i mówiła. Taka była Agnieszka. Śpiewała w zespołach, tańczyła. Była po prostu bardzo, bardzo aktywna. Nasza znajomość rozpoczęła się właśnie w centrum, gdzie Agnieszka przyszła do naszego stowarzyszenia, do sekcji pływania jako zawodniczka. Bała się pływać, bo uważała, że nie utrzyma się na wodzie. Ale za namową przyjaciół i trenera, który powiedział, że ją nauczy pływać, dała się namówić i zaczęła, rozpoczęła tą swoją pasję, swoją nową drogę. Był nawet taki moment, że pojechałam z nią na Mistrzostwa Polski Masters, na zawody i miała do przepłynięcia 800 metrów. 32 baseny. I bardzo się bałam, bo myślałam, że się utopi. Przepłynęła, mówiła tylko, stań przy brzegu i mów mi, które okrążenie robię. Za dużo teraz wszystkiego jest. No i praca w Mosirze i praca w Caritas i telewizja, także ona po prostu jest w tej chwili bardzo, bardzo zapracowana. Dobrze, a czy to będą dzieci, czy osoby dorosłe? Dobrze, to ja w mailu odpiszę i wyślę cennik i jakby to wszystko wyglądało. Pracuję w takim domu, gdzie przewija się bardzo dużo osób na recepcji, ale w momencie, kiedy zaczęłam pracować przy programie Potrafisz, rozpoznawali mnie ludzie, których ja nie kojarzyłam. Ja myślę, że kiedy zaczęłam pracować przy programie, zmieniła się w ogóle moja osobowość, moje nastawienie do życia, do mojej osoby. To mnie bardzo otworzyło, stałam się bardziej asertywna, odważna i poznałam swoją wartość.
nikt się tego nie spodziewał, bo to była zwykła grypa, którą przeziębiła. Zachorowałam w wieku 17 lat. Trafiłam do szpitala jako osoba chodząca i pewnego ranka obudziłam się po którejś tam punkcji z kolei i okazało się, że nie czuję nóg. Przychodzili do mnie rehabilitanci, przychodzili do mnie różni profesorowie, lekarze, badali, zaglądali. No i mówią, że trzeba zacząć jeździć na wózku. Ja mówiłam, że skoro przyszłam do szpitala jako osoba chodząca, to chcę też wyjść jako osoba chodząca. Ja myślę, że tak naprawdę do końca to się jeszcze do tej pory nie pogodziłam z tym, że jeżdżę na wózku. Czasami budzę się i wydaje mi się, że wstanę i pobiegnę do kuchni, żeby wstawić wodę na herbatę. Ale to, że nauczyłam się z wózkiem żyć, trwało, myślę, że dobrych parę lat. Na pewno był to dramat i dla mnie, i dla niej, bo z takiej rozśpiewanej, roztańczonej dziewczyny raptem usiadła na wózku, to każdy by się chwilowo załamał. Ale ona bardzo szybko się z tego otrząsnęła. Może pomogli jej w tym przyjaciele, koledzy, koleżanki. Czasami jest tak, że ktoś mnie widzi i zastanawia się, co mi powiedzieć. Wiele razy tak jest, że jak jestem na zakupach, czy na przykład chcę wyciągnąć wózek z bagażnika, to ludzie podchodzą, pytają się. A wiele razy jest tak, że patrzą się z boku i ja wiem, że czuję, że ta osoba chciałaby mi pomóc, ale jest jakaś bariera, prawda? Nie wiem, czy przed zapytaniem, czy przed tym, że nie wiem, że ja ugryzę albo powiem coś niemiłego. My generalnie jako osoby niepełnosprawne ciągle walczymy o to, żeby być niezależnym i samodzielnym. I w momencie, kiedy pojawia się taka sytuacja, że my potrzebujemy pomocy, osoba, która jest w pełni sprawna, staje przed faktem: pomóc czy odejść. Ja nauczyłam się mówić: przepraszam, czy mógłby mi pan schować wózek do bagażnika? Nie spotkałam się jeszcze z osobą, która by mi nie pomogła. Ja to tak nie lubiłam występować przed kamerą, bo ja miałam straszne kompleksy. Mi się wydawało ciągle, że ludzie patrzą na mnie przez pryzmat wózka i mogę coś osiągnąć tylko i wyłącznie dlatego, że jadę na wózku. Nikt nie pytał mnie o to, czy skończyłam studia, czy interesuję się muzyką, czy interesuję się filmem, jakie mam marzenia. Wszyscy mówili, że gram na litości, prawda? Bo jadę na wózku i mogę sobie wózkiem wszystko osiągnąć. Ale tak mało kto wie, ile musiałam włożyć pracy w to, żeby dojść do tego miejsca, w którym teraz się znajduję. Laureatką naszego plebiscytu Ludmianka 2010, która to osoba zdobyła 11 235 głosów, została pani Agnieszka Zańko. Proszę się zabrać. Proszę państwa, pani Agnieszka Zańko nie poddała się chorobie, mimo że jest na wózku, nie traci rozpędu do życia. Zdobywała medale i rekordy w pływaniu. Była pierwszą niepełnosprawną prezenterką telewizyjną w programie Potrafisz TVP Lublin. Pozowała do kampanii wizerunkowej Fundacji Fuga Mundi. Wystawa zdjęć była możliwa do obejrzenia w Plazie. Pracuje jako wolontariuszka w diecezjalnym domu rekolekcyjnym i Centrum Caritas w Dobrowicy koło Lublina. Od roku trenuje lekką atletykę. Proszę państwa, rzucam szczepem, dyskiem i kulą. Wielkie gratulacje. Na przykład wspomniany tytuł Lublinianki Roku. Ktoś tam mi powiedział, że dostałam ten tytuł dlatego, że jeżdżę na wózku. Wyżebrałam go. A tak naprawdę ja zupełnie nie wiedziałam, że byłam zgłoszona do takiego plebiscytu i to była decyzja widzów. Nie ukrywam, że było mi miło ze względu na to, że nie był to tytuł niepełnosprawnej roku, tylko tytuł Lublinianki Roku. Stawałam w szeregu z pozostałymi paniami, które w swoim życiu robią fajne rzeczy. Ja dowiedziałam się właśnie, że bierze udział, że chce zostać tą Lublinianką na pewno, ale na początku mówiła, że nie ma szans, bo jest tyle ludzi, a ona w sumie nie jest jeszcze taka bardzo znana. No ale w końcu udało jej się i z tego również bardzo się cieszę. Pokój numer 105, pierwsze piętro. Przypominam, że kolacja jest o 18 na parterze, do końca korytarza po prawej stronie.
przyjemnego popołudnia życzę. Myślę, że ja chciałabym tym tytułem pociągnąć pozostałe osoby niepełnosprawne, żeby one zrozumiały, że tak naprawdę to, o co walczymy od zawsze, czyli równouprawnienie, jest możliwe. Myślę, że jest to bardzo duże osiągnięcie dla niej, zarówno dla niej, jak i dla całego społeczeństwa osób niepełnosprawnych, bo w zasadzie zawsze jest ta osoba sprawna, a tu raptownie pokazała się dziewczyna na wózku. To, że została Lublinianką roku, to myślę, że to nie jest powód do tego, żeby jej zazdrościć, bo ja myślę, że jeżeli ona by nie jeździła na wózku inwalidzkim, to mogłaby być top modelką. Także odbieranie tego, że z powodów niepełnosprawności ktoś jest aktywny, czy ktoś osiąga sukcesy, jest nieporozumieniem. Myślę, że to zupełnie nie tak. To jest jednak zawsze było, jest i będzie, myślę, długo pewne ograniczenie. Kiedy był taki czas, że było mi obojętne, w czym chodzę, jak wyglądam, to praca przed kamerą sprawiła, że chciałam ładnie wyglądać i chciałam się podobać. Nie tylko facetom. Chciałam, żeby też kobiety zobaczyły, że jeżdżąc na wózku można o siebie zadbać. Z drugiej strony. Jezus Maria. A z drugiej strony jest napisane TVP. Miał mi nie przejść przez gardło, ale przeszło. Proszę bardzo. Tak? Teraz proszę Państwa jeszcze przede mnie uroczystość nakładania. Na który paluszek? Na ten. Uda się? Czy mam poślinić? Lepiej nie. Udało się. Wielkie brawa. Brawo. Bardzo dziękuję Wam za wizytę. Przypomnijmy, że dziś gościliśmy ekipę Potrafisz telewizyjną w naszym radiowym studio. Ja byłam już wiele razy w programach na żywo i to zupełnie inaczej człowiek się zachowuje przed kamerą, bo wiadomo, że tego nie można wyciąć i jest 100% mobilizacji. Chciałabym, żeby ktoś mi dał taką szansę, żebym mogła występować w telewizji na żywo. Czy umiałabym? Myślę, że tak. Kończymy już, dzięki, możesz jechać.